nowy świeżop. Proszę pani, a co to jest ten świeżop? Okazuje się, że jedno wiemy na pewno. Jest żółty. Więc mickiewiczowskie określenie go bursztynowym jest w sam raz. Czym jednak jest świeżop? To już trudniej wyjaśnić. Paliński cytuje Mariana Wachowskiego, gdzie świeżop został uznany za nowotwór językowy. W 8 tomie słownika języka polskiego pod redakcją Doroszewskiego napisano zaś, że świeżop to synonim świżepy, czyli gorczycy polnej. Pojawia się tam też cytat z naszej przyrody, w którym świżepa jest nazywana rzepnicą lub ognichą z powodu barwy kwiatów. Pigon twierdził, że to rzepak. Nowsze źródła podają, że mogło to być określenie na rzodkie w świżepę, zwaną też łopuchą. Rymkiewicz podaje, że mógł to być jeden z dziko rosnących gatunków koniczyny. Jest jeszcze jedno słowo, z którym jednak świeżopa nie można mylić. Jest nim świeżopa, ale w formie rodzaju żeńskiego, czyli staropolska nazwa młodej klaczy. W ich problemach ze świeżopem trafi napisał Konstanty Ildefons Gałczyński w Ofierze świeżopa. To kurwa jest świeżopa.